Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, pierwszy rozdział, 18 werset i następne wersety. Więc pierwszy rozdział, 18 werset listu do Rzymian brzmi następująco. Bo gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy wstrzymują prawdę przez niesprawiedliwość. Ten fragment dotyczy wielkiego problemu, jakim są grzechy człowieka, grzech człowieka, grzech ludzi. Bóg przewidział rozwiązanie tego problemu poprzez śmierć Pana Jezusa. Przez wiarę w Jego krew grzesznik zostaje usprawiedliwiony. Tak, i Boży gniew, który temu towarzyszy, który jest omówiony w liście do Rzymian od pierwszego rozdziału 18 wersetu do trzeciego rozdziału 20 wersetu, tenże problem związany z Bożym gniewem jest akcentowany na przykład już w tych słowach, bo gniew Boży. Bo gniew Boży. Każdy człowiek potrzebuje usprawiedliwienia przez wiarę, ponieważ każdy człowiek zgrzeszył. Nie ma ani jednego człowieka, który mógłby powiedzieć, że nie zgrzeszył. I skoro tak, skoro każdy zgrzeszył, ściągnął na siebie gniew Boga. Apostoł udowadnia to tutaj w tym fragmencie listu do Rzymian, pierwszy rozdział, 18 werset i następne, bardzo jasno i dobitnie, dokonując oceny stanu człowieka w stosunku do standardu Bożego. I jest to bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że punktem odniesienia musi być standard Boży. I apostoł Paweł dochodzi do jednego wniosku. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tak właśnie jest. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. I z tego wypływa ważny wniosek, że możemy w tym wersecie prześledzić istotę Bożego gniewu. Rzymian 1:18 mówi nam: albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży to sprzeciw boskiej natury wobec zła. Pochodzi on z nieba. Nie chodzi tu o sąd, który dotyka ludzi na ziemi, ale o nadchodzący dzień sądu przed wielkim białym tronem, o czym czytamy na przykład w objawieniu Jana w 20 rozdziale. Ten gniew Boży dotknie wszelką bezbożność, czyli wszystkich ludzi, którzy żyją bez Boga. Termin nieprawość z kolei obejmuje wszystko to, co człowiek robi, a co nie jest zgodne z Bożymi myślami. Czyli gdy są naruszone prawa Boże. To jest właśnie opisany w tym fragmencie problem. Ludzie, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, to są ludzie wokół nas i my sami, także do tych ludzi się musimy zaliczyć, jeśli jesteśmy uczciwi. Bóg przekazał ludziom swoją wolę, ale oni według niej nie postępują. Takie jest znaczenie tego wyrażenia.
I stąd od razu nasze myśli przechodzą na to, jaki jest stan ludzi. I od Rzymian 1:19 do Rzymian 3:8 apostoł przedstawia trzy grupy ludzi. Po pierwsze, ludzi niemoralnych. Po drugie, ludzi przyzwoitych. Po trzecie, ludzi religijnych. Pokazując Bożą ocenę nienawróconego człowieka, którego życie jest całkowicie przeciwne Bogu i Jego sprawiedliwym żądaniom. Z tego widzimy wyraźnie, że czytanie i rozważanie tych poważnych wersetów wywiera moralny wpływ na nas, wierzących. Jeżeli wiemy, co Bóg uważa za zło, unikamy tego w naszym życiu. Myślimy o tym każdego dnia. I jeśli przyjrzymy się człowiekowi niemoralnemu, to zauważymy, że wersety 19 do 32 przedstawiają człowieka niemoralnego. On nie zna Biblii i żyje według własnych pożądliwości. Ktoś taki może rozpoznać w dziele stworzenia Boga. I wersety 19 do 20 brzmią: ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Wyrażenie, bardzo mi się osobiście podoba, wyrażenie to, co o Bogu wiedzieć można. To wyrażenie, to, co o Bogu wiedzieć można, oznacza, że niewidzialny Bóg staje się widoczny w stworzeniu, w swojej mocy i boskości. Kiedy patrzymy na wszechświat, widzimy ogromną moc Boga w Jego stworzeniu. Również w tym, że utrzymuje Go dzień za dniem, w tym stworzeniu, w stworzeniu i w utrzymywaniu wszechświata oglądamy także Jego boskość. Wyraża się ona w Jego wszechmocy i wszechwiedzy i wszechobecności. Określenie oglądane w dziełach wskazuje, że choć stworzenie jest wielkie i wspaniałe, to Stwórca jest jeszcze większy. Każdy człowiek jest więc bez wymówki, bo wszędzie i każdego dnia może podziwiać to wspaniałe stworzenie i w nim dostrzec Boga. I jeśli widzimy to, że stworzenie jest szczególnie wspaniałe i potężne w oczach wierzących, świat zwierząt i roślin to prawdziwy cud natury. W każdym z nich widzimy genialnego Stwórcę godnego czci i chwały. Druga tutaj rzecz, którą widzimy w wersetach od 21 do 23. Rzymian, pierwszy rozdział, od 21 do 23 wersetu, to jest taka myśl, że Boga można zauważyć w Jego działaniu. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 21 do 23 wersetu. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi, i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Apostoł Paweł mówi tu o bałwochwalstwie, które miało swój początek już w czasach Noego.
I to widać między innymi w Jozuego 24:2. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem i rzekł Jozue do całego ludu: tak mówi Pan, Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nahora, i służyli innym Bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka. Czyli widać wyraźnie. Księga Jozuego. XXIV rozdział, 2 werset. Wyrażenie dlatego, że poznawszy Boga odnosi się również do czasu przed potopem. Wskutek sądu potopu ludzie mogli się przekonać, że Bóg potępia zło. Od tamtego czasu Bóg w swojej dobroci wyznacza na ziemi rządy i ustanawia prawo. W swojej opatrzności zachowuje je po dziś dzień. Księga Rodzaju, 9 rozdział, 6 werset mówi o tym jasno. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Władza jest po to, by nagradzać dobro i karać zło. Możemy być wdzięczni Bogu, że On w ten sposób wszystko ustanowił. Ludzie w tamtym czasie nie zapoznali się z Bożymi myślami, nie popadli tutaj pod rozeznanie tego, co jest prawdziwe i co jest nieprawdziwe. I z tego względu właśnie były takie sytuacje. I skoro ludzie w tamtym czasie nie poznali Boga, nie zapoznali się z Bożymi myślami, ale wpadli w głupotę w swoich rozumowaniach i uważali się za mądrych, postanowili zbudować wieżę, której szczyt sięgałby do nieba. Dlatego Bóg musiał znowu zastosować sąd poprzez pomieszanie języków. Przez demonstrację mocy Boga przez potop i pomieszanie języków z jednej strony i ustanowienie rządów na całej ziemi w obecnym czasie z drugiej strony, każdy człowiek może Boga, może Go poznać, uczcić i Jemu za wszystko dziękować i podziękować. Zamiast tego ludzie oddali się bałwochwalstwu według swoich własnych wyobrażeń. Stali się w ten sposób głupcami. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet zwierzęcia stworzeni na obraz i podobieństwo Boga stali się bałwochwalcami. Zhańbili Boga przez oddawanie czci śmiertelnemu człowiekowi, zwierzętom i dziełom własnych rąk. I tutaj możemy wiedzieć jako wierzący, że możemy dziękować Bogu, że ustanawia na ziemi rządy, przez które nas chroni. Co więcej, słuchamy ostrzeżenia apostoła Jana na końcu jego pierwszego listu. Po podzieleniu się wielkimi prawdami o osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa, apostoł Jan kończy słowami: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. W naszym życiu nie może być nic cenniejszego i nic ważniejszego od osoby Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Owi niemoralni ludzie prezentują trzy rodzaje zachowań. Wszystkie one biorą się z tego, że sam Bóg sprawia, że ci ludzie wpadają w zło i jest to bardzo poważne słowo, bo widzimy, że są poddani bałwochwalczemu zachowaniu i tak przecież uczy nas list do Rzymian, pierwszy rozdział, od 24 do 25 wersetu,
Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. I możemy powiedzieć na to tylko jedno. Amen. Więc widać wyraźnie, że jest to poważna myśl. Bałwochwalstwo pociąga za sobą upadek moralny. Apostoł mówi o bezczeszczeniu swoich ciał, oddawaniu czci i służbie stworzeniu. Straszliwe odstępstwo człowieka od Boga, służba bożkom wyparła Boga z ich życia. Także skłonni ci ludzie są do niemoralnych zachowań. Wersety pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Od 26 do 27 wersetu brzmią następująco. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Bóg wydał. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Bóg doprowadza do tego, że ludzie postępują niemoralnie. Wymienione są dwa nienaturalne, straszliwe grzechy, praktyki lesbijskie, związek seksualny między kobietami, i homoseksualizm, związek seksualny między mężczyznami. Ale także widzimy, że ci ludzie są ulegającymi gwałtowności. I gwałtowność jest wymieniona w wersetach 28 i 32 pierwszego rozdziału listu do Rzymian. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. W końcu Bóg pozwala i wydaje ich, pozwala ludziom stosować przemoc. Widzimy tutaj dwie cechy charakteryzujące człowieka, który popadł w grzech. Zepsucie i przemoc. W Księdze Rodzaju 6 rozdział 11 werset te dwa terminy są wymienione. I widzimy to w Księdze Rodzaju, czyli pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w rozdziale 6, od 11 wersetu. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. Są oni pełni. I następuje długa lista. Długa lista wyrażeń mających związek z przemocą. Strasznym jest fakt, straszny jest fakt, że życie ludzkie i jego historia pełna jest okrutnych czynów i rozlewu krwi. Mimo że ludzie są świadomi słuszności osądu przemocy,
nadal sami ją praktykują, a także czerpią satysfakcję z tego, że inni tą przemoc stosują. Jest to przecież poważna przestroga dla nas, wierzących. Wystrzegajmy się bożków, nie grzeszmy i potępiajmy grzech. Kolejną grupą, którą się zajmę następnym razem, to jest przypadek człowieka, którego moglibyśmy określić jako człowieka przyzwoitego. Tak, ale on i też ten człowiek jest zgubionym grzesznikiem. Przyzwoity człowiek.